dobry, pani gimnastyczko. Dzień dobry. Co to za tańce się tu odbywają? Słuchajcie, w końcu musimy kupić tą matę z puzzlami. Chyba dzisiaj się wybierzemy po nią, bo ona już tak tutaj wędruje. Wiecie, tak, nie ratkuje, ale pełza niesamowicie, także już po całej podłodze nam się przemieszcza. O, zobaczcie, ile ma siły. Kombinator mały. No, także już koniecznie dzisiaj będzie wyprawa po matę. Ogólnie my od paru dni jesteśmy na cateringu dietetycznym, ale mimo to ja się dzisiaj wybiorę z Adą na śniadanko. Coś lekkiego sobie wezmę, jeszcze rozważałam, żeby zjeść tutaj to śniadanie i po prostu wypić kawę, bo Ada miała ochotę iść na śniadanie. Natomiast chyba po prostu coś lekkiego sobie wezmę. Dzisiaj jeszcze, Zdówko, jeszcze zrobię sobie takie ustępstwo. No ale powiem wam, że dieta naprawdę bardzo dobra, pokazuję wam ją też na Instagramie, ale może później coś tam wam rzucę okiem. Także ja się biorę za szykowanie, w sumie nie muszę się jakoś tam bardzo szykować, nie wiem czy będę malowała, czy zdążę w ogóle, bo już jest w pół do, a jesteśmy umówione na 9:00. Zobaczę w ogóle, czy Ada się wyrobi, bo póki co mi nie odpisuje, także ciekawe, szykuje się pewnie. No i lecimy na śniadanko. Dzisiaj ma być 21 stopni, więc na pewno później weźmiemy niuńkę i skoczymy na jakiś spacer, no bo trzeba skorzystać z tej pięknej pogody, chyba taki najcieplejszy dzień dzisiaj się szykuje. Dotarłyśmy z Adką, nie będę dużo nagrywała, bo muzyka leci. Tak, to też, ale muzyka też leci, więc mogą mi tutaj zablokować. Natomiast Adka sobie wzięła na słono gofra, a ja takie pancakesy z serkiem i z owocami, żeby nie było zbyt tucząco, powiedzmy. I cappuccino też musi być, także zajadamy, bo naprawdę już długo, długo od rana czasu minęło i jesteśmy mega głodne. Wracamy, już wracamy do najedzone. Nelki. Najedzone, bardzo dobre było. Ja nawet nie dojadłam, bo stwierdziłam, że nie będę się objadać. A ja powiem ci, że tak najadłam, że nie zapchałam. Tak? A, no to dobrze, no bo ja też to kiedyś jadłam, co Ada, i było pyszne, bo ten kurczak, no ja jestem pewna, że to jest w płatkach, nie? Tak. To jest taki chrupiący, pyszny. Jeszcze Adka mi zrobiła zdjęcie po drodze. Jest tak cudowna pogoda już teraz, mimo że jest, nie wiem, w pół do 11, jakoś przed 11, a jest mega ciepło, naprawdę super przyjemnie. Także idziemy jeszcze posiedzieć trochę z Nelką i Adka później leci do pracy. No ale trochę sobie posiedzimy, pogadamy, jeszcze może jakąś kawkę albo herbatkę wypijemy. Herbatkę teraz po kawie, no dobra, no w sumie ja też. A tyle herbat mam ostatnio, że to po prostu... Widziałaś, jak dostałam taką paczkę z herbatą? Nie. Nie widziałaś? No to... Muszę zobaczyć sobie. To zobaczysz, że już trochę zawiozłam też do mamy Tomka, bo po prostu tyle tych herbat miałam, że już mi się nie mieszczą w szufladzie. A ja to tak może z jedną dzień nie wypiję herbatkę, a tak to piję inkę. Ostatnio mam znowu fazę na inkę. Tak? I non-stop piję inkę. Tą czekoladową? Nie, miodową. Aha. Miodową, ale najlepsza jest w ogóle karmelowa. Tak? No. A ty też lubisz? Lubię. Ja w ogóle jestem smakosz kawy, ja mogę to zrobić. No, ja to po kawie tak się właśnie średnio czuję. Raz na jakiś czas sobie wypiję, właśnie dzisiaj tutaj wypiłam, ale ogólnie wolę inkę ze względu na to, że się lepiej po niej czuję. Dobra. On stoi. A, dobra, teraz się zapaliło tam zielone dla aut. Ale no, pan patrzył strasznie. Zobaczcie, jak jesteśmy. W ogóle podobnie się ubrałyśmy, taki w podobnym stylu. Co prawda ja mam kombinezon, a Adka ma sukienkę, ale takie tutaj podobne, nie? Podobny styl. Dopasowałyśmy się. Mamy często tak się ubieramy. No właśnie, jakieś mamy takie przeczucie, nie? Tak. Czasami, jak my raz byłyśmy? W spódnicach też, w sukienkę. Tak, no w długich, tak. Obie. Natalka wyszła i patrzę, też spódnica. No, dopasujemy się zawsze, jakieś mamy taką telepatię. Tak. Jednak tyle lat już ze sobą. No, że już jakaś tam telepatia istnieje. Dokładnie. No, teraz będziemy się w ogóle częściej widywać. To już w ogóle załapiemy od siebie różne rzeczy. No, fajnie. Dobra, bo już mi ręka zaczyna boleć, już prawie jesteśmy. Także odzywamy się do was troszkę później. Dobra, z poziomu podłogi się z wami witamy obydwie. Bo chciałam pokazać wam i w sumie mi. Adzie też,
Co kupiłam Nelusi? W sumie tutaj mam dwie rzeczy z Lumpeksu, ale zobaczcie! Boże, jaka śliczna! No, to jest z lumpa, ale zobacz, ona jest chyba, no jak nowa. No. Tylko tu delikatne zmechacenie, ale minimalne, a tak to zobacz, śliczna jest. No, piękne, tak kupiłam Nelce, w ogóle powiem wam, że jakoś tak w Lumpeksie... No i właśnie z wody. Więc naprawdę jest prześliczna, zobaczcie, super. Jaka księżniczka, troszeczkę jeszcze za duża, bo to jest chyba 100... Nie, 80! No to 80, zaraz, no to jeszcze chwilkę. Powoli. No, myślę, że pod koniec lata jakoś, albo na wrzesień będzie miała... No, tak nawet przed urodzinowo, bo urodzinki ma w październiku, no zobaczcie, no cudne, tutaj rozpinana u góry i jest z wody, więc myślę, że będzie mega wygodna. Właśnie byłam ostatnio na łowach w Lumpeksie i dotarłam, no i takie w sumie to jest, które to jest zwykłe, w tym Kozo. Patrz, dawno tam nie byłam, muszę iść. No to musimy się wybrać, bo ja byłam wczoraj na otwarciu. Bo jest nowy towar właśnie w środę. Tłum jest niesamowity, no tak. Ci ludzie po prostu się mało nie pozabijają o siebie. Ale nie można wiem, czy dorwać. Wiecie, ale kiedyś była taka sytuacja, że wybili nawet okno. Co? Ja nie słyszałam o tym. Wszyscy tak się pchali. Tak, bo ja wczoraj to byłam co prawda, nie wiem, z pół godzinki po otwarciu, ale tydzień temu byłyśmy przed otwarciem i po prostu ci ludzie się tak wpychali w te drzwi, mówię, ludzie pozabijają się. Tam się biją, ja nie No, a w sumie nawet lepiej przyjść sobie chwilę po, bo wtedy jak sobie już przejrzą ci ludzie te rzeczy, to odkładają to, co na nich nie pasuje i można nadal coś super dostać. Tak. A to takie zwykłe body kupiłam. W sumie dużo więcej akurat teraz rzeczy nie znalazłam na nią, ale mi się podoba bardzo z tymi, z, nie, jak fajne. To się nazywają? To z kliwami się. To z kliwami się. No, a reszta to już takie rzeczy Sinseya. O, w końcu jej kupiłam siniaczek. Ja lubię te siniaczki. No, bardzo. Silikonowy musi być. Ile on kosztował? I 13 zł. No. I musi być silikonowy, bo po prostu ostatnio jak ją już karmiłem czymś innym, to ona jest cała, wiecie, ja jej podkładam tu i pieluchę i podkładam ręcz i chłopię, gdzie tam i tak wszystko leci dookoła. Kasprowi za twarz ma. Resztki wchodzą, no potem sobie sam tak odchyla i. No właśnie. Także będzie fajna rzecz i właśnie można w Sinseyu kupić, bo nawet myślałam zamawiać, ale zobaczyłam, że było w Sinseyu, także one są też fajnie w się przyda. No właśnie, no, też później widziałam, że są w Pepco. Łyżeczki też kupiliśmy w końcu plastikowe, bo ktoś mnie tutaj pogonił ostatnio, że dlaczego metalową łyżeczką? No ale kupiłam jej już plastikowe w Rossmanie, ale nie mam ich tutaj. Kupiłam jej takie piżamki, śpioszki i to też śpioszki, chciałam powiedzieć body, ale nie, to są też śpioszki. Takie zestawy i tutaj dwupakiet za 3 dyszki, to mega fajnie wychodzi, bo po 15-ku. A zobaczymy. Ja też jeszcze już teraz muszę znowu kupić, bo za wszystkiego już wrócę. Ale no właśnie, wiesz co, zobacz, to jest 68, takie stęczą i to jeszcze się wydaje ok, ale jak wzięłam body, bardzo mi się podobało, wisiało jedno jedyne takie z Bambi, biorę to body, mówię, o jakie maleńkie, szkoda, że takie małe, a to był 68 rozmiar, a to wyglądało jakby to było 56 w tym Sinseyu. Bardzo dziwna rozmiarówka, także dobrze, że nie zamawiałam, bo kiedy widziałam to body na stronie i bym jej zamówiła to 68, a to by było po prostu takie mikroskopijne. Tak. Także już teraz będę wiedziała, że muszę większy rozmiar z body ja zamawiać. Ja już się nauczyłam, że w Sinseyu czasami trzeba na oko. Trzeba na oko, no. Ale wiesz, ale jak będę zamawiała, no to ciężko trafić, nie? Jakbym tam kiedyś chciała zamówić, ale ładne, śliczne właśnie w takie tęcze i naprawdę spoko cena, także super. I to jest takie ze stópkami zakrytymi, ja wolę ogólnie z odkrytymi, bo później dłużej można to nosić, więc te drugie wzięłam z odkrytymi, tak. I ten ja zestaw taki, lubię. No ja właśnie, właśnie ten trzypak 45,99, więc w sumie tak samo wychodzi. O, z kapiwkami. No to jest, poczekaj, to jest łabądek. Łabądek, przepraszam. Drugie jest chyba takie gładkie, no, po prostu różowe. A trzecia jest jeszcze chyba najładniejsza, bo taka cała w łabądki. O. A już nam brakowało trochę rzeczy, także taki mini haul Sinseya, no śliczny jest naprawdę. I ja już się trochę nauczyłam, właśnie nie wiem, czy wam mówiłam o tym, że na Vinted, wiesz, pozamawiałam jej trochę rzeczy. Tak? No w idealnym stanie, na przykład z Newbie, gdzie normalnie, nie wiem, body kosztuje 70 zł, albo piżamka, ja jej na przykład po 15 kupowałam, po ale 20 max. Dobrze robisz, bo ja też staram się Kacprowi aż tak drogich rzeczy nie kupować, bo tak naprawdę nie ma to sensu. On w tym pochodzi miesiąc, dwa,
czasami jest taka rzecz, albo nawet on w ogóle nie założył. No, i no. Tylko tak naprawdę no. Szkoda jest pieniędzy. Dlatego mówię, ja na początku szalałam i nakupowałam jej w tym New Beat różnych tak, rzeczy. Kasy tak. Wydałam tyle, no. A później wiecie, no założysz to parę razy i później szkoda się z tym rozstać sama, bo sprzedawałam na Vinted i stwierdziłam, że po co ja wydaję tyle kasy, przecież też mogę kupić na Vinted. Właśnie często ktoś założy dziecku raz i to jest w idealnym stanie, a jest za połowę ceny na przykład. No, także zamówiłam jej ostatnio parę rzeczy, no ale tutaj stwierdziłam, że i takie się przyda, a to są bardzo i tak fajne. W bardzo fajnych cenach po 15 zł, także ekstra. To już chyba... A, jeszcze super rzecz! Worki na kupy dla Kendi, to jest ekscytujący hol. Ale to jest fajne. Taki uchwyt. Taki uchwyt do worków. No to właśnie fajne, bo tak możesz nosić to w ręku, te worki, a to sobie przypinasz do smyczy. No dobrze. Super. Na upartego możesz iść tutaj do obruszki. Na obruszkę nawet mogę je przyczepić. Nie, ale fajnie, tak jak będzie sama po sobie sprzątać. No i tutaj wyciągamy sobie worek. Nie, fajne. Elegancko. No. Dobra. No i to tyle. Atka teraz ma całą torbę pomadek do przeglądania. Nie wiem, czy ci się uda, to jest ciężko. Muszę podstawę złota. O, może tak wam trochę pokażę. No, tutaj są praktycznie same produkty do ust, więc... Także powodzenia. Chwilę zajmie. Tak, na pewno. Widzimy się później. Ja tutaj siedzę teraz nad fotoksiążką, będę robiła. Bo przyjechaliśmy do babci specjalnie, bo taka piękna pogoda. Mówimy, pójdziemy sobie na spacer, a agentka przez cały, jeśli to można nazwać spacerem, przez cały czas się tak darła w tym wózku, w spacerówce, wiecie, bo w gondoli to ja wiem, że ona nie lubi jeździć, ale w spacerówce tak się darła, nie chciała za nic, że no, trzeba było wrócić do domu, bo myślałam, że się zmęczy i uśnie. A jej chyba chodziło o zabawę, ja chciałam się pobawić, a nie w wózku siedzieć, tak? No, także taki mamy spacer, że ona będzie się tutaj bawiła, a ja będę pracować, można powiedzieć, no. Tak! I zadowolona jest teraz strasznie. I się bardzo chce bawić. Tak? Ja myślałam, że tobie się spać chce. Dzisiaj prawie nie spała. No ale... No jak tak wybrała, no to niech się bawi. Hej, hej moi drodzy. Witajcie w moim bałaganie. Tutaj może nie widzicie zresztą, to dobrze. Co się dzieje na podłodze, ale ostatnio Niuńka tutaj dużo ze mną przebywa właśnie na podłodze, na dywanie właściwie i się bawi. Wczoraj co mi zrobiła? Położyłam ją centralnie tutaj za moim krzesełkiem i zaczęłam się malować, wiecie, oglądałam się na nią, miała matę rozłożoną, bawiła się. Nagle patrzę, ona już jest koło lustra tutaj tego, co stoi na ścianie i się przegląda w nim. Mówię, okej, jest na dywanie, to spoko. I za chwilę się oglądam, ona już jest przy samym wyjściu. Wiecie, ona jeszcze nie raczkuje. Natomiast ona się nauczyła, że obrotami, wiecie, na plecy, na brzuszek, plus trochę się odpycha nóżkami. I nauczyła się, że w ten sposób może się przemieszczać i no mam wrażenie, że ona już po całym domu lata. Także naprawdę już się zaczyna ten etap, że trzeba na nią uważać bardziej niż wcześniej. Wiadomo, ja sobie zdaję z tego sprawę, że jak ona zacznie raczkować, a potem chodzi, to dopiero będzie biegania za nią. Natomiast no już teraz się powoli to wszystko zaczyna. Także no jest ciekawie. My za chwilkę się zbieramy i chcemy znowu iść na spacer, podjąć próbę takiego szybkiego spacerku. Znaczy szybkiego, no troszeczkę może szybszego niż zwykle, bo nie mam aż tak dużo czasu, Tomek jest umówiony. Natomiast właśnie chcemy sobie wszyscy razem iść, ja trochę od rana trochę coś tam popracowałam. Trochę też posiedziałam nad jakimiś takimi rzeczami organizacyjnymi razem z Niuńką i tutaj sobie robiłam porządki w komodzie z kosmetykami. Znowu mnie naszło na porządki i powiem wam, że jestem z siebie bardzo dumna, bo odłożyłam kolejną wielką torbę kosmetyków, także mega jestem zadowolona i to tak, odłożyłam część kosmetyków, które po prostu są jakoś tam troszeczkę... Tomek jest z nią, także spoko. Są tak bardziej używane, no to wtedy oddaję je to znajomym, to nie wiem, rodzinie, oni tam swoi, im jakimś znajomym i tak dalej, po prostu tak pocztą pantoflową, tak też można to określić. Ale odłożyłam też trochę kosmetyków, które są nowe, do rozdania, albo tak minimalnie używane. To wtedy to napiszę, damy info, że po prostu to jest jakoś tam minimalnie używane. Idę to mówić. Dziękuję, zrobił mi Inkę w swoim kubeczku Mister. Dziękuję.
Co ja mówiłam? A, no i właśnie, no i część będzie na rozdanie, ale będę miała też kilka rzeczy na sprzedaż. I będę to wstawiała na moim drugim Instagramie. Ostatnio wstawiałam parę paletek, które tam kiedyś sobie kupiłam, po prostu już ich nie używam. No i jeszcze coś tam się pojawi. I mój drugi Instagram nazywa się Szafa Natalie Beauty. Udostępniam co jakiś czas ten profil na swoim Instagramie, jakbyście chcieli sobie zerknąć. Także tak w kwestiach informacyjnych tak to wygląda. No, ale pokażę wam później efekt końcowy, no bo jestem mega z siebie dumna. Co prawda jest troszkę jeszcze tam brudno w tych szufladach, bo nie czyściłam, nie robiłam jakiejś takiej super organizacji. Ale dla mnie na przykład jest to bardzo satysfakcjonujące, że jest tu mniej kosmetyków. Myślę, że jeszcze czegoś bym się mogła pozbyć. Ale też wydaje mi się, że takie duże porządki, dużą organizację robi się właśnie tak na raty. Że wiecie, raz trochę, a jeszcze coś tam się zastanawia, może jeszcze tego użyję, może to na siebie założę w przypadku ubrań. A potem drugi raz jak robimy, no to jeszcze coś się jednak okaże, że mogłabym odłożyć. Trzeci raz jak robimy, no to już w ogóle pozbywamy się, aż dochodzimy do tego momentu, w którym jesteśmy zadowolone. Tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy też tak macie, czy wy bez żadnych takich sentymentów i zahamowań podchodzicie. Ja już się staram i to jest takie w miarę, powiedzmy, bez sentymentów. Mniejsze są sentymenty niż kiedyś na pewno, no bo już teraz też tyle nie używam i nie robię aż tyle makijaży, co kiedyś. Natomiast no trochę ten sentyment momentami jest i coś tam zostawiam, bo a może jednak użyję, bo kiedyś to bardzo lubiłam, to może jeszcze będę lubiła znowu i wiecie, tak trochę bez sensu. No ale i tak sporo się pozbyłam. Dobra, jeszcze tutaj szybciutko pomaluję. Na spacerze, a raczej mogę powiedzieć, że próbujemy być na spacerze. Tomek właśnie przejął ode mnie wózek, próbuje swoich metod, bo Nel znowu ma teraz taki okres, no od wczoraj w sumie, tak jak wam mówiłam, że w ogóle nie chce w wózku być. Marudna jest niesamowicie, ale wiecie, nawet ją wzięłam, bo poszliśmy na budowę, trochę wzięłam ją na ręce. No i chwilę było ok, jak jej coś tam pokazywałam, gadałam do niej, a po chwili znowu marudziła na rękach, też źle. Więc wydaje mi się, że to może być po prostu skok rozwojowy, dlatego że jakiś czas temu też mieliśmy taki sam problem. Fotelik nie, wózek nie, było darcie się niesamowite. No i teraz właśnie to samo, co prawda dzisiaj aż tak się nie drze jak wczoraj, ale marudzi, płacze, popłakuje, wiecie, jest taka rozdrażniona. Myślę, że... Nie, myślałam, że coś jedzie. Myślę, że niedługo sobie zaśnie. Ale w sumie jest już, wiecie, jakoś tam koło 6, także może jak wrócimy, to niech sobie już na spokojnie, chociaż jak zaśnie, to już zaśnie na noc, ale myślę, że już jak wrócimy, no to lepiej trochę ją tam ogarnąć do spania i niech pójdzie sobie wtedy spać.
No, także tak. I teraz a propos dziecka i a propos jakichś tam rad, bo proszę tutaj nie piszcie mi, co to może być. No po prostu ma taki okres. Wiem, że wiele z was też to przechodziło ze swoimi dziećmi. Ale ładne tło. Bo mi pisałyście przy okazji właśnie tego poprzedniego okresu, kiedy tak się zachowywała. Jedzie coś. No, także chciałam tylko powiedzieć, że po jednym z ostatnich vlogów, w którym pokazywałam, jak pierwszy raz, to podkreślam, dajemy jeść Nel, to tak, owszem, macie rację, że nie powinniśmy jej karmić w bujającym się bujaku, bo generalnie tak na prawie że siedząco ona była tam w tym bujaczku, więc z tego co wiem, to fizjoterapeuci no, mówią, że to w miarę jest okej. Okay. Wiadomo, że lepsze było pewnie krzesełko do karmienia, natomiast to karmienie jej wygląda na razie tak, że ona trochę coś tam weźmie na język i wypluwa. Po prostu jej to na razie aż tak bardzo nie podchodzi. To są nowe smaki, ona nadal jakoś tak się przyzwyczaja do tego. Powolutku jej coś tam codziennie podajemy, żeby popróbowała sobie po prostu nowych smaków. Ale to nie jest tak, że ona się tym zakrztusi, że ona jakąś taką dużą ilość przyjmie tego pokarmu. No bo tak nie jest. Także posypały się tam po prostu lawiny komentarzy, jak to tragicznie, my w ogóle karmimy dziecko. Słuchajcie, no myślę, że żadna z was nie była na początku nieomylna. I nie jest tak, że którakolwiek z nas jest idealną matką. I ja taką mamą nie jestem i nigdy na pewno nie będę. Będę po prostu najlepszą mamą dla swojego dziecka, jaką ja mogę być i tyle. No i ja już to powtarzałam wiele razy, jeśli poproszę o radę, no to oczywiście super i będę wdzięczna za takie rady. Natomiast też wiecie, okej, okay, jeśli uważacie, że coś tam było dla niej niebezpieczne, na przykład to, że ona się bujała w tym bujaku, no to racja, że mi powiedziałyście, ale jak wchodzicie w te komentarze i jedna osoba to napisała i później pod tym komentarzem piszecie swoje, no ja nie wiem jak tak można, o pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak karmił dziecko, Boże, coś tam. Po co to piszecie? Ja tego nie rozumiem i nie zrozumiem. Okej, okay, jedna osoba napisała, dobrze, ja to widzę i wystarczy. Po co robić nagle falę jakąś, jakbym nie wiem, co przynajmniej temu dziecku krzywdę zrobiła. Także czasami warto się tak trochę pohamować. Wiecie, to jakoś tak nie biorę tego do siebie, ja tak spojrzałam i wiecie, trochę machnęłam ręką na to, no bo wiem, okej, okay, macie rację, że nie powinna się bujać w tym bujaczku, jak ją karmimy. Kupiłam już jej też łyżeczkę plastikową, ale myślę, że nic się nie stało. Jak tam dwa razy coś jej podaliśmy metalową, nie przesadzajmy, tym bardziej, że mówię, że ona nie je tego na razie, tylko ona próbuje. Ale no właśnie tak chciałam powiedzieć, żebyście takich, widzę, że już zawracamy, żebyście takich, no żebyście się po prostu czasami zastanowili, jak chcecie coś napisać. Jeszcze idziemy, a nie wracamy? No, nie wiem, czy tutaj, czy naokoło, no to długo, a ty jesteś umówiony, tak? Co? No dobra, czyli idziemy jeszcze dalej. To dobrze, kroków sobie trochę narobię, bo przyda się. No, także tyle w tym temacie. Wiecie, tu się na mnie nie obrażajcie. Po prostu jestem tego zdania, że jak ktoś prosi o radę, to fajnie dać, albo jak widzicie faktycznie, no to jak jedna osoba napisze, to wystarczy. Bo jak wchodzicie w te komentarze, to je widzicie, więc wystarczy. No, ale mam wrażenie, że też wiele osób dlatego nie chce pokazywać różnych sytuacji z dziećmi, ponieważ jest mnóstwo właśnie takich niechcianych komentarzy. Ja też się staram doinformowywać i te profile, które mi polecałyście na Instagramie, obserwuję, ale też nie mam czasu, żeby non-stop w tym siedzieć. Oczywiście to, co najważniejsze, staram się dla siebie wyciągnąć i dla malutkich. Natomiast no wiadomo, że nie przesiaduję non-stop i niektóre rzeczy mogą mi umknąć. Także jak mi napiszecie coś tak normalnie, kulturalnie, to wystarczy, że to jedna osoba napisze i tyle. Także tutaj myślę, że nikt się na mnie nie obrazi za to, że to mówię. A jak się obrazi, to trudno. No, także takie jest moje stanowisko. Ja nadal będę pokazywała to, co będę chciała. Jak ktoś będzie miał wielkie ciśnienie, żeby napisać to i tak, to napisze, ja świata nie zmienię. Ale po prostu mówię, że ja bym sobie życzyła, żeby tak było. Że jak ktoś coś tam na coś mi zwróci uwagę, na co faktycznie jest sens zwrócić uwagę, no dobra, niech sobie zwróci tą uwagę. Chociaż myślę, że od tego też są bliscy i tutaj, wiecie, osoby w moim otoczeniu. Natomiast okej, okay, ale nie ma sensu pisać, wiecie, elaboratów na ten temat. Dobra, kończę tą pogadankę. Idziemy dalej. Jest cudowna pogoda dzisiaj. Cudowna. I know I can be unkind.
misunderstanding. I like to take my time, but time is what you're always chasing. Wróciliśmy do domu, a właściwie Tomek sobie zrobił jeszcze wieczór poza domem, a ja mam trochę czasu dla siebie i chciałam wam pokazać, bo przyszło moje pierwsze zamówienie z Vinted i powiem wam, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i myślę, że będę częściej zamawiała ciuszki dla małej, może dla siebie też coś z drugiej ręki. No i jednak jest to fajny sposób na takie trochę zaoszczędzenie pieniędzy, no i też nie kupowanie nowych ubrań, tylko jednak danie nowego życia ubranką, które już było używane. No i tak, tutaj pierwszy zestaw to jest zestaw z Newbie. Takie śliczne body w kwiaty i do niego są leggingsy. To jest w ogóle w idealnym stanie, no naprawdę, jakby nikt tego nie nosił. Żaden bobas jakby tego nie nosił. Już biorę jej rozmiar 68 i za chwilę jeden dresik kupiłam jej też 74, bo bardzo mi się spodobał. Natomiast no zobaczcie, jakie piękne. Szczerze nie pamiętam, ile dałam za ten komplet. Kupiłam to razem z tym sweterkiem, też z Newbie. Natomiast no właśnie to jest, sweterek jest 74 też, ale zobaczcie, jest mały, także spokojnie na jakieś body można zakładać. Jedyne czego nie widziałam tam na zdjęciu, to że on jest taki brokatowy. Podobałby mi się bardziej taki właśnie gładki, ale i tak jest ok. Także my często je zakładamy, sweterek, zamiast jakiegoś tam kombinezonu już teraz, bo jak do samochodu siadamy tylko, no to nie potrzeba. Na spacery czasami też już tylko sweterek i lekki kocyk, jak jest tak ciepło. Więc na pewno już teraz nam się przyda, tylko sobie przepiorę to wszystko. No i oprócz tego od tej samej osoby udało mi się kupić taki piękny dres. To jest co prawda rozmiar właśnie 74, ale no bardzo, bardzo mi się spodobał. Na jakieś wieczory zawsze da radę. Wiecie, bluza może być troszkę większa, ale spodenki by były na nią na pewno za długie i za luźne. No ale jeszcze chwilka. Myślę, że właśnie nawet jak zrobi się ciepło, ale jakoś tam wieczorem czy rano można ją ubrać w taki dresik. No jest naprawdę śliczny. Tutaj tylko widzę jakąś taką malutką plamkę, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, bo wypierzemy, nawet jak nie zejdzie, no to tam taka mikroplamka. No naprawdę, bardzo, bardzo mi się też ten zestaw spodobał. A ja wam powiem jeszcze, że wieczorami jestem już tak zmęczona. Nie jest wcale jakoś tak późno, nie wiem, koło 8 chyba, coś takiego. Ale ja jestem już tak zmęczona, a bardzo chcę sobie troszeczkę tutaj ogarnąć, bo jutro od rana planuję nagrać film i to film, który już nagrałam raz, ale totalnie jestem z niego niezadowolona, jeśli chodzi o światło, jeśli chodzi o treść. Też no jednak coś mi w nim nie pasuje, więc muszę go nagrać jeszcze raz i będzie to haul z lumpeksu. Po prostu też niektóre stylizacje, jak już przeglądałam, to mi się nie podobały. No i jeszcze raz to będę nagrywać, mimo że wczoraj nagrywałam go chyba, nie, przedwczoraj, nagrywałam go chyba ze 4 godziny, czy nawet do 5 z prasowaniem tych rzeczy, więc naprawdę długo. Ale stwierdziłam, że jak mam wrzucić coś, z czego jestem niezadowolona, no to trudno będzie po prostu chwilę później ten film, ale zrobię go tak, żebym później nie, wiecie, nie była na siebie zła, że zrobiłam coś na, no tak, na pół gwizdka powiedzmy. W ogóle to już jest tak zakurzone, czy się tak kurzy od tych ciuchów, no nieważne, samo życie. No także poogarnię sobie trochę, właśnie co bym chciała zrobić, to przygotować tę stylizację i ogarnąć trochę, żebym miała jutro miejsce do nagrywania bez jakiejś tam, bez zrobienia porządków z samego rana, więc no nie wiem, albo zrobię same te porządki, żeby już sobie tu przygotować, albo najpierw przygotuję tę stylizację i zrobię jedno i drugie, no nie wiem, zobaczę zaraz, na ile mi starczy sił, żeby jeszcze dzisiaj sobie trochę odpocząć. No, także fajny dzień za nami. A miałam wam jeszcze pokazać szybko te kosmetyki, które mi się udało zorganizować. Właściwie toaletkę, to tak szybko wam teraz rzucę okiem. No jak wiecie, mam dwie takie szafki Alexy, w których trzymam takie kosmetyki, których no można powiedzieć, że używam na bieżąco. No i tak, stąd nie pozbyłam się zbyt wiele. Jeszcze muszę coś, tylko właśnie nie byłam pewna, którego tego sprayu się fixera pozbyć. No bo w sumie używam ich tak naprzemiennie, także tutaj dużych zmian nie ma. Druga szuflada to są wszystkie moje produkty do ust, tak powiedzmy, o, to są wszystkie moje produkty do ust, a to było wcześniej do dzisiaj w dwóch szufladach, a jeszcze wcześniej to było w trzech szufladach. Zrobiłam naprawdę duże czystki, jak na mnie to jest mega mało pomadek. Wiem, że dla powiedzmy normalnej osoby to jest i tak
ogrom, no ale wiecie, jeszcze czasami może mnie znajdzie na zrobienie makijażu, na pewno mnie jeszcze znajdzie na robienie makijażu, będą się nadal jakieś tam makijaże od czasu do czasu pojawiały, także chciałam mieć wybór, natomiast nie chciałam już mieć tego w aż tylu szufladach. Dalej mamy sztuczne rzęsy, które też były w calutkiej szufladzie porozrzucane. Teraz mam, chyba nawet w dwóch też, teraz mam tylko te dwa koszyczki. Tak w sumie od końca zaczęłam, bo w tamtej szafce mam więcej takich rzeczy, wiecie, do codziennego make-upu, no ale dobra. Tutaj mam całą pustą szufladę, także udało mi się zwolnić jedną i tutaj mam, tylko nie przestraszcie się, bo tam są moje włosy, ze szczotki się sypię, muszę sobie poodkurzać tę szufladę i pomyć któregoś dnia. Tutaj mam wszystkie takie rzeczy do włosów, też czegoś będę musiała się pozbyć, bo nie wszystkich tych urządzeń używam. Natomiast na razie tutaj nie robiłam porządku, skupiłam się na kosmetykach. No i tutaj zobaczcie, ta szuflada, no ona wygląda jak wygląda, bo muszę posprawdzać, teraz codziennie będę sobie używała któregoś z tych tuszy, bo one są wszystkie otwarte, wyobraźcie sobie, i zobaczę, czy one nie powysychały, jeśli nie, no to będę po prostu zużywać albo jakiś taki, który w miarę niedawno jest otwarty, to komuś oddam i nie będę aż tyle otwierała naraz. Natomiast tutaj mam eyelinery, było tego dwa razy tyle, więc trochę się pozbyłam. Kredki do brwi i jej pisaki, też było tego dużo więcej. I tutaj takie jakieś żele do brwi, to uwielbiam, ostatnio tylko tego używam. Tutaj mam pomadę do brwi i trzy żele do brwi. Dalej w kolejnej szufladzie mamy pudry, tutaj się po prostu wysypywało, jeszcze tutaj były poutykane pudry. Nadal jest ich dużo, ale okej. Tutaj mam pudry pod oczy, tutaj rozświetlające i tu rozświetlające sypkie, plus takie, które mi się tam nie zmieściły. Tutaj mam pudry takie fiksujące i utrwalające, jakieś takie matujące bardziej. No i tutaj to, co się nie zmieściło. Gadam szybko, bo widzę, że bateria już mi się świeci. Muszę sobie to poprzekładać, jakoś zorganizować na nowo, no bo na przykład tu jest puste miejsce, ale tu zostały mi dosłownie trzy bazy i takie rozjaśniacze i przyciemniacze do podkładu, bo to mi się czasami przydaje. Korektorów dużo zostawiłam. Tak jak czułam, rozładował mi się aparat, więc już tylko Wam pokażę. Tutaj mam korektory, bazy pod cienie, klej do rzęs. Tutaj mam róże, prasowanych tylko tyle, czy tam wypiekanych. I tutaj mam róże w kremie. Ostatnio jestem ogromną fanką róży w kremie, bronzerów i rozświetlaczy w płynie. W ogóle tak, jeśli widzicie moje paznokcie, to jest jakaś porażka, ale w ogóle nie było terminów, już miałam sama sobie ściągnąć, ale totalnie nie miałam kiedy to zrobić, więc w poniedziałek idę, mam nadzieję, że dotrwają, chociaż odrost jest już gigantyczny, ale pominimy to. No i tutaj w tej szufladzie, okej, nie zwracajcie uwagi na to, jak to jest brudno, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, także tego dnia sobie to wszystko poszoruję. To są wszystkie moje podkłady. Jestem w szoku po prostu, że tylko tyle ich zostało, bo miałam ich naprawdę mega dużo. Dwie szuflady były, to znaczy jeszcze wcześniej, teraz już była jedna szuflada, a przed poprzednimi, tylko już taka wypełniona, a przed poprzednimi porządkami były dwie pełne szuflady. A teraz tylko tyle. Także jak na mnie to jest ogromny sukces. No i ostatnia szuflada, jak widzicie, też tak do połowy pusta, więc mogę sobie spokojnie to pomiksować, żeby się zmieścić w mniejszej ilości szuflad, sobie jakoś resztę wykorzystać, ale w każdym razie tutaj mamy bronzery w kremie i dwa rozświetlacze w płynie. Ten bardzo lubię z Rare Beauty, to jest odcień Mesmerize. On jest taki delikatnie szampańsko-różowy, tak bym określiła, takie różowe złoto trochę, no coś takiego. A to jest właściwie taka baza do podkładu, można dodawać, z Armani. Natomiast dzisiaj spróbowałam go nałożyć jako rozświetlacz. I w sumie tak, no nie do końca, no nie wiem, zobaczę jeszcze, czy będę go używała. Może właśnie do podkładów jedynie. Tutaj mam rozświetlacze. Tutaj jakiś rozświetlacz, ktoś nie zmieścił. A tutaj bronzery prasowane lub wypiekane, plus dwie te paletki takie z kilkoma produktami, takie mozaiki. No i to jest cała moja kolekcja, której używam poza paletami cieni, podkreślam, bo one są w oddzielnych szufladach, ale tam jeszcze nie robiłam porządków. Dobra, w czasie, kiedy ładowała mi się bateria, żeby dograć tą końcówkę, to przygotowałam sobie wszystkie te stylizacje, które tutaj widzicie, już tak bardziej przemyślane, żeby jutro nagrać ten film, które no, pójdzie do kosza, poprzednia wersja, ale nic, czasami tak bywa. Kiedyś bym wrzuciła, a teraz po prostu wolę sobie to zrobić na spokojnie, żebym była zadowolona. Także przygotowałam sobie tę stylizację, zrobiłam ogarnianie mieszkania, takie szybkie, naprawdę z grubsza,
A i tak jestem padnięta, bo sporo tego było i jeszcze tam parę rzeczy będę chciała dokończyć, ale już nie będę dużo robiła i kładę się poczytać i spać, także zobaczcie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga, dajcie znać jak się podobał, kciuk do góry, jeśli coś Wam tutaj się spodobało, te podkłady, tak jak mówiłam, że Wam pokażę, pokażę Wam je już pewnie jutro, bo też planuję nagrywać vloga, jak mi się uda, także dzisiaj już jest bardzo i tak intensywny ten vlog, także dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, pa pa! It's now or never by my side.